początku nie weszliśmy, kompletnie źle weszliśmy w mecz. Bardzo dużo strat, nie utrzymywaliśmy się przy piłce, no tak jak powiedziałeś, nie dojechaliśmy kompletnie. No w drugiej połowie już wyglądało to lepiej, mieliśmy swoją sytuację, no ale niestety nie udało się wygrać, także jeśli nie da się wygrać, trzeba zremisować. No zagraliśmy się na zero z tyłu, także pozytywy są, aczkolwiek przyjechaliśmy tu z zamiarem wygrania, zdobycia 3 punktów, nie udało się, Korona trudny teren. Na pewno nie możemy być zadowoleni z pierwszej połowy, aczkolwiek w drugiej już było więcej pozytywów. Tak, trener udzielił wskazówki i ogólnie sami sobie jeden drugiego nakręciliśmy, bo to co zrobiliśmy w pierwszej połowie, no to nie przystoi dla nas, bo w ostatnich meczach naprawdę nieźle wyglądała nasza gra piłką, a w pierwszej połowie praktycznie nie zrobiliśmy nic, nie utrzymywaliśmy się przy piłce, nie zrobiliśmy kilku podań z rzędu, także w szatni jeden drugiego nakręcił i w drugiej połowie już to lepiej wyglądało. Zagraliśmy niezły mecz, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie no naprawdę dawno nie pamiętam, żebyśmy tak zdominowali jakąś drużynę, która tu przyjechała, ale musimy to dokumentować bramką, tak? No to trzeba sobie powiedzieć, że musimy w takich fragmentach gry, jak taką mamy przewagę, dokumentować to bramką, bo no nie da się w piłce, nie jesteśmy w stanie przez 90 minut narzucić takiego stylu gry jak w pierwszej połowie. No z jednej strony nie przegraliśmy tak kolejnego meczu, jesteśmy jeszcze niepokonani w tej rundzie, no ale tak jak powiedziałem, niedosyt na pewno został. No na pewno źle uderzyłem, bo już myślałem, że mam wszystko przygotowane do strzału, a strzał został złamany i on nie uderzyłem i czysto, no i przeleciała chyba z metr od bramki, no, tak mi się wydawało. Patrząc z przebiegu meczu, to wydaje się, że cenny punkt, bo ta pierwsza połowa była bardzo słaba w naszym wykonaniu. W drugiej już było zdecydowanie lepiej, bo i mieliśmy sytuację, Korona tak też nie stworzyła sobie ich za dużo w tej drugiej połowie. No i jeszcze przy odrobinie szczęścia mogliśmy się pokusić o zwycięstwo, no ale trudno, no trzeba ten punkt przyjąć. No na pewno niedosyt jest, nie tylko my go czujemy, ale także kibice, bo pierwsza połowa naprawdę była, mieliśmy bardzo, nie powiem, i zdecydowaną przewagę mieliśmy, te sytuacje były. Należało się strzelić bramkę do przerwy i ten mecz na pewno by inaczej wyglądał w drugiej połowie. Później już my się staraliśmy troszeczkę więcej, no ale ruch coraz z każdą minutą takiego wiedzieli, że mogą wywieźć stąd remis i wiedzą, że to jest też dla nich sukces. Dobry wieczór Państwu. Mówiąc o meczu, o pierwszej połowie w naszym wykonaniu no, trzeba po prostu zapomnieć. Korona nas zdominowała, nie potrafiliśmy grać w piłkę, wymienić kilku podań. Natomiast w drugiej połowie to już był normalny mecz. To był mecz, w którym potrafiliśmy przeciwstawić się Koronie, potrafiliśmy doprowadzić nawet do sytuacji bramkowej czy bramkowych, z których no, mogła paść przynajmniej jedna bramka. Oczywiście jest to trudny teren, z Koroną nie gra się łatwo, zdawaliśmy sobie z tego sprawę. I ten punkt jest dla nas bardzo cenny po tym, co działo się na boisku. Dziękuję. Myślę, żeśmy rozegrali się dobre spotkanie, szczególnie w pierwszych 45 minutach. Totalna dominacja zespołu z Chorzowa, aczkolwiek patrząc z perspektywy całego meczu, wiedzieliśmy, rozmawialiśmy z zawodnikami, że to nie będzie łatwy mecz z prostego przyczyny. Od momentu przejęcia przez Waldka zespołu, może nie od razu, ale po kilku tygodniach ten zespół, tak jak co dzisiaj pokazał, był bardzo dobrze zorganizowany, zostawił mało miejsca, aczkolwiek my żeśmy sobie mimo wszystko stworzyli kilka sytuacji i oprócz drugiej połowie sytuacji Starzyńskiego powinniśmy do tego momentu strzelić jedną bramkę. Nie wiem, czy akurat ta jedna bramka by nam dała zwycięstwo, ale na pewno żeśmy zasługiwali z przebiegu całego meczu na strzelenie jednej bramki. Nie udało się, tak bywa. Uważam, że ta nasza postawa w dzisiejszym meczu może nas napawać optymizmem w dwóch ostatnich meczach rundy zasadniczej. Także z takim nastawieniem i z takim odbiorem po tym meczu będziemy się przygotowywać do dwóch ostatnich meczy, tak jak powiedziałem, w tej rundzie zasadniczej.